pod kierunkiem pani Katarzyny Wysockiej-Pianowskiej i wszystkie szczegóły przedstawi sama pani reżyser. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wysocka-Pianowska. Od 4 lat przyjeżdżamy tutaj z grupą kolędującą. Mieliśmy 2 tygodnie na przygotowanie jasełek, bo my raczej w charakterze teatralnym zawsze przygotowujemy. Jest to grupa, która nie jest cały czas związana ze sobą, więc praca jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o szkołę, tak? Bo to jest zwalnianie z innych lekcji, uczniowie muszą dojeżdżać, bo nie są na miejscu, tak? Muszą dojeżdżać, więc ciężko się prowadzi gimnazjum takim, gdzie dzieciaki mają daleko do szkoły. Ale są chęci, jest zainteresowanie i duży zapał zawsze. I chciałam właśnie podziękować wszystkim moim uczniom, którzy brali udział 3 lata już ze sobą, ze sobą pracujemy. I naprawdę są to wspaniałe doświadczenia i wspaniałe ludzie. Chciałabym, żeby Państwo wysłuchali i obejrzeli. Może nie mamy takiego nawiązania bezpośredniego do tradycji warmińskich, no ale żyjemy tutaj na Warmii i Warmia też się rozwija, tak więc zapraszamy do obejrzenia. Wątpliwością się podzielę, bo los,
czasem figle płata. Czyim jest obywatelem narodzony władca świata? Nam, prawnikom, teraz biada. Sytuację jak oceni? Która działa tu zasada? Prawa krwi czy prawa ziemi? Ta niepewność nie przemija. Przyginiemy sami. A czy Józef i Maryja nie są przypadkiem uchodźcami, skoro się tutaj przenieśli? Praca wszędzie jest dla cieśni? Czy oni byli gdzieś prześladowani? Ja ustawę znajdę dla nich. I to ci się chwali. A czy są zameldowani? Po co ci to wiedzieć, chłopie? Bo to prawie już dobrobyt. Oni siedzą w szopie i to dłużej niż 3 doby. Tak? To temat dosyć grząski. Oni mają obowiązki. Zameldować się powinni. Lecz się znajdą bardziej winni. Boże, trudem, kieję cegłą. Już
masz kąt, masz na nim. To przygotowanie zbrodni. Ale jak to śmierć udowodnić? Herod plany ma koszmarne, ale co na to prawo karne? To jest chyba oczywiste. Mam tu już zarzutów listę. Trzeba wszcząć postępowanie. Jak kazałeś, tak się stanie. By się nie skończyło krwawo, trzeba zająć się tą sprawą. Nie wykona Herod planu. Rację w pełni panu przyznam. Herod chciałby dać początek strasznie rzeźni wniosek. Ale my na to nie pozwolimy. Niech tu wkroczy prokurator. Owszem, zdziałać może wiele. A kim był taki biały szkielet? Taka biała dama z kosą? To pan nie wie. To są śmierci zwykłe atrybuty. Więc ruszajmy do prac naszych. Nie zwlekajmy ni minuty. Byle śmierć nas nie przestraszy. Nie przestraszy nas? Nie. Przygotujmy oskarżenie. Choć wygląda śmierć ponuro, i tak prawnik będzie górą. Z Betlejem, w Betlejem się wydarzyło. Zbawienie z nieba stąpiło. Dzieciątko się narodziło. Betlejem, Betlejem się wydarzyło. Boży Syn z nieba stępuje. Ludzki ród z grzechu ratuje. Niebo nam się pochłoniło. Dzieciątko się narodziło. Betlejem, Betlejem się wydarzyło. Człowiek to Bóg prawdziwy. Niech ona się pochłoniło, dzieciątko się narodziło. Betlejem, Betlejem się wydarzyło. Pamiątka. Nie kręć, tylko pokaż.
mi o to, że dla króla tylko złoto. Nic nie mogłem zrobić, więc ja... No tak, liczy się intencja. To jest ładne. I się świeci. Chodźcie szybko, bo czas leci. Od prezentów. To natychmiast widzieć chcę tu. A Jezusek, czy się przyzna, że od królów darowizna zaśliła jego konto? Albo czy zrozumie on to? Ja przepraszam. Moim zdaniem to ważniejsze jest pytanie. Jak podjęto tych trzech króli? Jak się będą w szopie czuli? Czy podjęci z honorami? Z dyplomacji to egzamin. Mamy tu ze sobą protokół. Proszę się rozejrzeć wokół. Czy się wszystko z prawem zgadza, na honory czego czeka władza. A poza tym daje głowę, prawo międzynarodowe, reguluje taką sprawę, przyjrzę temu się niebawem. Nie, ważniejsze są podatki. Ja uważam, że honory. Nie czas teraz na te spory. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Tam, popatrzcie, coś się dzieje. Dzisiaj będzie jem, dzisiaj będzie jem.
kolędę. Stójcie prosto, skrzydła w górę, Wyszna musi zgodny chórek. Czy tak wszyscy pamiętają? Niech was będzie słychać wszędzie. Na chałturę nie pozwolę. Hej, ty mały, w drugim rzędzie, popraw sobie aureole. Śpiewać już na Bożą chwałę, byle głośno i z zapałem. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi, aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Ale mają mocne głosy. Co mi pani na to powie, koleżanka? Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego. Ale to anielskie pieniądze. Bez większego to znaczenia. Taką sztukę nawet cenię. Przy niej niech się hip-hop schowa. A czy mają zezwolenie? To impreza jest masowa. Czy jest ona zgodna z prawem? Cóż, sprawdzimy to niebawem. Muszę przyznać, śpiew jest boski. Ale czy złożyli wnioski o przyznanie zezwolenia? Jeśli nie, to wszystko zmienia. Piją, że aż uszy bolą. Może przyjdzie ktoś z kontrolą. Ale czy dla syna Boga ma być jakaś zapomoga? Byłoby to miłe. Wycikowe czy zasiłek. Ale w jakiej wysokości? I czy wszystkie formalności tu zostały wypełnione? Weź dzieciątko pod obronę. Autostopem? A czy wydaje już szopem? I właściwie to od kogo? Czy tu teraz mieszkać mogą? Kto pozwolił szopę zająć? Może tu się ukrywają? Może zwykli to menele? Kto jest szopy właścicielem? I gdzie najmu jest umowa? Człowiek niewinny się nie chowa. A jak bardzo są niesforni, niech pojawi się komornik i ich z szopy wyprowadzi. Wtedy wszyscy będą radzi. A co z ścianem? Jak pan czuje? Czy to kodeks reguluje? Józef mieć powinien krawat. Czemu? No, litera prawa. Czy te deski były nowe? Pozwolenie na budowę. Nie ma, szopa do rozbiórki. To już teraz pójdzie z górki. Gwiazda dziwnie się rozżarza. Co nam powie na to strażak? Czy koledzy są ciekawi? Wszystkich czas pod sąd postawić. Wszyscy oni są dziś w błędzie. Więc niech sędzia tu przybędzie. Niech przybędzie do nas on. Co to? Słyszysz? Bije dzwon? Dzwon? Dziwnie.
dziwna pora. Dzwon Zygmunta? Nie! Anioła! Dziś wskazówek wam potrzeba. Niech więc stąpi sędzia z nieba. Albo z nieba, kiedy indziej. Dziś sędziego mamy w windzie.